Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 19 października 2020 roku. Odcinek 78. Sekret sukcesu w rozmowie rekrutacyjnej. Internetowi doradcy często dzielą się wskazówką mówiącą, że rozmowa rekrutacyjna jest jak dwukierunkowa ulica. Przedstawiciel firmy przesłuchuje kandydata, a kandydat przesłuchuje przedstawiciela firmy. Cóż to za nonsens osłabiający skuteczność osoby szukającej pracy? To prawda, że kandydat powinien przyjmować ofertę zatrudnienia tylko wtedy, kiedy dobrze wie, na co się decyduje. Ale rozmowa rekrutacyjna to nie miejsce i nie czas na zdobywanie informacji i ocenianie przyszłego miejsca pracy. Rozprawmy się więc z mitem o dwukierunkowej ulicy. Nie, zdobywanie posady nie jest dwukierunkową ulicą. To dwie jednokierunkowe ulice, których nie przemierzasz jednocześnie, tylko jedna po drugiej. Pierwsza z tych ulic nazywa się zdobywanie oferty. Na tym etapie twoim jedynym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, żeby otrzymać propozycję zatrudnienia. To konkurs piękności, w którym musisz tak zaprezentować swoje profesjonalne atuty, żeby oczarować jurora, a nie rozczarować go swoimi nachalnymi albo roszczeniowymi pytaniami. Dopiero gdy masz w ręku wiążącą deklarację potencjalnego pracodawcy, skręcasz w ulicę o nazwie przyjmowanie oferty. Wtedy zaczyna się dla ciebie czas zdobywania dodatkowych informacji, wyjaśniania tego, co nie zostało dopowiedziane i decydowania, czy otrzymana propozycja jest dla ciebie atrakcyjna. Zauważ w tym ostatnim zdaniu określenie otrzymana propozycja. Choć to oczywiste, kandydaci bardzo często zapominają, że nie mogą przyjąć czegoś, czego nie otrzymali i zamiast skupić się na zdobywaniu oferty, zajmują się oceną tego, co sobie tylko wyimaginowali. Podsumujmy. Rozmowa rekrutacyjna nie jest dwukierunkową ulicą, tylko dwiema ulicami, które kolejno przemierzasz. Ponieważ, żeby zaakceptować ofertę pracy, musisz ją najpierw dostać.